Cześć moi drodzy, chciałam się z Wami podzielić refleksją po weekendzie. Byłam w weekend na nagraniach we Wrocławiu i w piątek o 15:30 jeszcze nie wiedziałam, czy pojadę, mimo tego, że się szykowałam od kilku tygodni, miałam ten weekend zaznaczony w kalendarzu, że jadę na nagrania do Wrocławia, ale cały czas nie dostawałam potwierdzenia, czy te wywiady będą mogły się odbyć, bo moi goście są bardzo zajęci. Aż w końcu w piątek o godzinie 15:30 dostałam informację. A mówiąc szczerze, byłam już trochę zmęczona, bo miałam takie 2 tygodnie bardzo intensywnej jazdy po Polsce i marzyło mi się zostać w domu, wiecie, taka przyjemny weekend w domu. Nie ma nic złego w tym przyjemnym weekendzie, ale w sobotę wieczorem, jak byłam po nagraniach, to poczułam ogromne spełnienie i było mi głupio, że mi się nie chciało przyjechać. W piątek jeszcze była taka pogoda, no jest luty, więc był deszcz, okropna pogoda, już po prostu marzę tylko o słońcu, jak pewnie większość z Was. I doszła mi taka refleksja odnośnie szczęścia i spełnienia, jak to są dwie różne rzeczy. Co innego jest gonić za przyjemnością, a co innego jest czuć spełnienie. Przyjemne byłoby poleżenie w domu. Przyjemne byłoby odpoczynek. I nie mówię, że to jest złe, ale wymagało to ode mnie trudu, żeby pojechać, żeby przygotować się do wywiadu. Już wcześniej byłam przygotowana, ale jeszcze siąść, odebrać sprzęt do nagrań, przygotować go, naładować, posprawdzać. No później trasa do Wrocławia, pieniądze, wysiłek. W nagrywaniu zawsze są to bardzo kosztowne rozmowy emocjonalnie, ale też ogromnie dużo, bardzo wartościowe. Natomiast po tym wszystkim czułam tak ogromne spełnienie i radość z tego, że mogę spotykać tych ludzi, że oni dają się zapraszać, że mnie goszczą w swoich domach, karmią nie tylko dobrym słowem, ale i jedzeniem. Natomiast pragnę tego w swoim życiu, żeby iść w tym flow, żeby iść za tym pragnieniami serca i za spełnieniem i żeby częściej pukać się w głowę i mówić, kurde, czy to nie jest tego warte? Czy dzisiaj wybieram lenistwo, wybieram przyjemność, czy dzisiaj zrobię coś dla drugiego? I myślę sobie, że te przyjemności takie materialne, nieskierowane na drugiego, to one są takie ulotne. Są takie ulotne, nie? A dopiero jeżeli mamy taką służbę skierowaną dla drugiego człowieka, to ma prawdziwy sens, prawdziwy smak. To, że mogę być w relacji z kimś, posłuchać tych ludzi. Ja jestem pierwszą osobą, która się karmi, ale później, że mogę to Wam dać, podzielić się z szerszą publiką, to jest ogromne spełnienie. Trud, po którym czuję spełnienie. I chciałam po prostu Was zachęcić do tego, żeby tego szukać, żeby nie szukać tego w przyjemnościach, choć też są fajne i to też jest potrzebne. Potem pojechałam do znajomych do Poznania na super ucztę, kolację i dobre winko i było fantastycznie. Natomiast to poczucie spełnienia jest nie do przebicia z czymkolwiek innym. Nie do przebicia. Chciałam się podzielić tą radością i jeżeli czujecie to spełnienie, to Wam gratuluję. Jeżeli jesteście na tropie, ja cały czas jestem na tropie. Dzisiaj to jest moim spełnieniem. Nie wiem, co będzie za jakiś czas. Wiem, co było kiedyś, wiem, co jest dzisiaj. Nie wiem, co będzie za jakiś czas, ale to gonienie za spełnieniem, za tymi stanami spełnienia, to jest rzecz nie do przecenienia. Kiedy czujesz, że naprawdę zrobiłeś dobrą robotę i wiesz, że to było Twoje. I tylko Ty mogłeś to zrobić tak naprawdę. Wszystkiego dobrego. Powodzenia w szukaniu tego flow i spełnienia.